Przytyk posiadał prawa miejskie od XIV wieku i utracił je w 1869 roku na mocy ukazu carskiego. Teraz po 155 latach odzyska je 1 stycznia 2024 roku. W pierwszej kolejności musieliśmy zapytać naszych mieszkańców o to, czy chcą, aby te prawa miejskie przywrócić. I kilkaset osób wypowiedziało się w ankiecie przygotowanej przez gminę, z czego 80% wypowiedziało się za przywróceniem praw miejskich. Następnie Rada Gminy podjęła uchwałę, którą przekazaliśmy do odpowiedniego resortu. No i później już ostatecznie prezes Rady Ministrów odpowiednim rozporządzeniem przywrócił prawa miejskie naszej miejscowości. Zapytaliśmy mieszkańców Przytyka, jakich zmian oczekują po uzyskaniu przez miejscowość statusu miasta. Ma to swoje plusy i minusy, ale jestem ciekawa tego, co będzie się wydarzało dalej. Zawsze coś się zmienia, no to coś się zmienia, także no dlaczego, niezadowolony jestem. A jakieś oczekiwania związane z tym? Autobusy miejskie, bo tutaj jest bardzo słaba komunikacja, jeśli chodzi o okolice. Rodzinę mamy, przyjeżdżamy. No. A co się zmieni, to zobaczymy. 31 grudnia w Przytyku odbędzie się zabawa sylwestrowa, która ma uczcić odzyskanie statusu miasta. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 21:00 zabawą z zespołem Rewers. Następnie wystąpią grupy Playboys i Topki. O północy przewidziany został pokaz sztucznych ogni.